połowie XIX wieku Kraków stał się nadgranicznym miastem na styku trzech państw zaborczych. Strategiczna waga tego miejsca sprawiła, że 12 kwietnia 1850 roku cesarz Franciszek Józef I zlecił budowę twierdzy, która miała bronić monarchii przede wszystkim przed Rosją, zaś na ponad pół wieku zdecydowała o kształcie urbanistycznym Krakowa. Od tego czasu, aż do I wojny światowej, twierdza, w ślad za zmieniającymi się teoriami wojskowymi oraz niebywałym rozwojem broni palnej, była systematycznie modernizowana. Od zwartego pierścienia obwarowań z murowanymi bastionami po system rozproszonych grup warownych. Od fortów ceglanych po betonowe, od strzelnic po wieże pancerne itd., itd. W rezultacie Kraków stał się jedną z najpotężniejszych i najnowocześniejszych na ówczas twierdz w Europie. Dziś twierdza nie ma już militarnego znaczenia. Ma jednak ogromną, unikatową wartość zabytkową. W latach 50. XX wieku postanowiono jednak burzyć owe symbole panowania zaborcy i niestety udało się to w wielu wypadkach. Cegła z rozbiórki miała być wykorzystana do odbudowy zniszczonego wojną kraju, ale miało to charakter bardziej symboliczny niż praktyczny. Na szczęście przerwano to dzieło niszczenia i sporo, bo około 70 dzieł obronnych ocalało. Trzeba pamiętać, że zabytki te są nie tylko pamiątkami historycznymi, ale także dziełami architektury. Służyły celom wojskowym, wszakże były ozdabiane detalami nawiązującymi do budowli historycznych. Ceglane masywy ścian, krenelarze, strzelnice, kamienne portale sprawiają, że warownie te są oryginalne i malownicze. Wrosły na stałe w pejzaż miasta i okolic, bo przecież rozrzucone są na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Przy tym są oazami zieleni, która jest w nie wkomponowana, kiedyś jako element maskowania, dzisiaj jako cenne miejsce wypoczynku. Forty twierdzy Kraków znajdują się w różnym stanie. Wiele z nich opuszczonych i zaniedbanych niszczeje. Inne są zagospodarowane jako hotele, obserwatorium astronomiczne, ośrodki jeździeckie, magazyny i tym podobne. Koniecznie trzeba je chronić, bo mogą i powinny stać się niezwykłą atrakcją turystyczną. Kto raz znalazł się w kazamatach fortu, poczuł ich atmosferę, poznał kunszt inżynierii, logikę i piękno architektury, z pewnością doceni szczególną wartość budowli, tym bardziej wyjątkową, że podobnych jest w świecie niewiele.